Cześć, witajcie. Może zastanawiacie się, czym się różni Samsung Galaxy S21 od Samsunga Galaxy S21 Plus, skoro wyglądają prawie identycznie. Postanowiłem, że szybciutko odpowiem Wam na to. Zacznijmy od tego, co oczywiste. Samsung Galaxy S21 i Galaxy S21 Plus różnią się przede wszystkim wielkością wyświetlaczy oraz wymiarami zewnętrznymi. Nie jest to jednak potworna różnica. S21 Plus jest około centymetra wyższy i mniej więcej pół centymetra szerszy od swojego mniejszego brata. Różna jest też oczywiście ich waga, ale znowu 31 gram to w sumie niedużo i raczej nie odczujecie tego w codziennym użytkowaniu. W praktyce różnicę wielkości telefonów odczują przede wszystkim posiadacze drobnych dłoni czy po prostu krótkich palców. Dla nich lepszy będzie Galaxy S21, ja natomiast zdecydowanie wolę Galaxy S21 Plus. Jednak te pół cala przekątnej ekranu robi różnicę w komforcie obsługi i czytania, przeglądania internetu, grania, oglądania filmów itd. Wyświetlacze są podobnej klasy, aczkolwiek w przypadku Galaxy S21 Plus większa przekątna przy takiej samej rozdzielczości jak w mniejszym modelu, przypomnę Full HD Plus, oznacza niższe zagęszczenie pikseli. Dokładniej to 393 kontra 424 ppi. Na ekrany nie patrzymy jednak przez lupę, a w codziennym użytkowaniu znowu ciężko będzie wypatrzeć tą różnicę. Nie zauważycie jej także w działaniu czytników linii papilarnych. Oba są umieszczone w podobnym miejscu, oba podobnie wygodne w użytkowaniu, chociaż do ideału nadal jeszcze trochę brakuje. Aparaty fotograficzne, procesory, wersje pamięci w obu telefonach są dokładnie takie same, ale kolejną, w sumie również dość oczywistą różnicą są akumulatory. W Galaxy S21 bateria ma pojemność 4000 mAh, natomiast w S21 Plus 4800 mAh. W praktyce przełoży się to na nieco lepsze osiągi akumulatora w modelu z plusem, ale pamiętajmy, że część różnicy oczywiście skonsumuje większy ekran. Mimo to są szanse, że Galaxy S21 Plus popracuje trochę dłużej niż jego mniejszy brat. Modele różnić będzie jeszcze obecność modułu łączności w standardzie Ultra Wideband. Będzie on wykorzystywany m.in. przez Internet Rzeczy, a skorzystają z niego wyłącznie posiadacze tego modelu większego, czyli modelu z plusem. Ostatnie różnice dotyczą wyglądu telefonu. Galaxy S21 ma tył pokryty tworzywem Glasstick, zaś w Galaxy S21 Plus mamy już szkło Gorilla Glass Victus. Subiektywnie oceniając, model szklany wydaje mi się nieco gładszy, natomiast wariant z plastiku jest miły i ciepły w dotyku. Zastosowane materiały wpływają również na to, jak odbieramy kolor obudowy. Odcienie nieco się różnią, chociaż tak naprawdę nazywają się tak samo. Ja osobiście wybrałbym plastik jako praktyczniejszy, ale wiem, że utarło się, że flagowiec nie może być plastikowy. Zatem jeśli chcecie mieć szkło, no to musicie dopłacić do większego modelu. No i ostatnia z różnic. Galaxy S21 Plus jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, podczas gdy mniejszego Galaxy S21 możemy mieć jeszcze dodatkowo w czwartym różowym kolorze. Widać, że to jest telefon raczej dedykowany piękniejszej części nabywców. Różnica w cenie modeli to 900 zł. Czy warto dopłacać do większego? Zyskacie szklany tył, nieco większą baterię, nieco większy ekran UWB. Wybór należy do Was. A ja tymczasem dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na recenzję obu modeli, które ukażą się w ciągu najbliższych tygodni. Do zobaczenia. Cześć.